Witajcie. Jeśli zainteresowała Was nazwa tego odcinka, czyli Independent Trader News, to dobrze, bo ma to być cykliczny materiał dotyczący wiadomości głównie ze świata inwestycji, który będziemy publikować, zarówno w formie tekstu, jak i nagrania wideo. Dotychczas najważniejsze wydarzenia i najważniejsze wykresy minionych tygodni były wyłącznie artykułami na naszym portalu. A od dziś. Hmm, będą się one mniej więcej w dwutygodniowych odstępach pojawiać również na naszym kanale YouTube, no a ja mam zaszczyt rozpocząć ten cykl. Mam nadzieję, że te krótkie informacje z inwestycyjnego świadka od czasu do czasu hmm, poparte jakimś komentarzem czy dygresją, bo nie byłbym sobą, gdyby tak nie było, przypadną Wam do gustu. No cóż, zaczynamy. Akcje. Czy to koniec korekty? Indeks SP 500, czyli najistotniejszy indeks giełdowy w USA, gromadzący 500 spółek o największej rynkowej kapitalizacji, wyłamał się z trendu wzrostowego trwającego nieprzerwanie od listopada ubiegłego roku i zaliczył korektę około 5% od szczytu. W tym samym czasie indeks znacznie bardziej skupiony na spółkach technologicznych, czyli na NASDAQ 100, stracił 7%. W sumie Skromna to korekta jednak natychmiast spowodowała pogorszenie nastrojów inwestorów, a chciwość bardzo szybko zamieniła się w strach. Jeszcze miesiąc temu inwestorzy skłonni byli niemal wyłącznie do zakupów, wierząc w dalsze wzrosty. Dziś są już znacznie bardziej ostrożni. Gwałtowność spadków tej korekty, przypomnijmy, że S&P zaliczył 6 dni stratnych pod rząd, można po części tłumaczyć tym, że... Nim one nastąpiły, to tak zwana ulica była dość mocno zapakowana w akcje, licząc prawdopodobnie na niekończący się wzrost dużych spółek technologicznych. No i faktycznie, na tej korekcie ucierpiała głównie technologia, spadki rozłożyły się po sektorach bardzo nierównomiernie, a niektóre branże nie odczuły ich wcale, notując wzrosty. Jak na przykład Energia, czyli ETF o tickerze XLE, Ponownie okazała się liderem i jest im nadal również w dłuższej perspektywie 3 lat. Dobry wynik uzyskał sektor Utilities, czyli XLU. Silne dane popłynęły również z sektora finansowego XLF, natomiast obejmuje, obe, obejmowały one jednak głównie duże banki. Na pewno nie myślałbym w charakterze y, okazji inwestycyjnej o bankach małych. Yy. Najgorzej spadki zniosły spółki technologiczne XLK, zdrowotne XLV i tradycyjnie już nieruchomości, czyli XLRE, które w dłuższym okresie czasu również wypadają najgorzej. Patrząc na poniższe zestawienie, mamy w zasadzie gotową odpowiedź, w co inwestować, jeśli inflacja będzie rosnąć, a stopy procentowe będą nadal wysokie lub podwyższane. W takim otoczeniu ETF-y XLU i XLE byłyby dobrym wyborem i być może warto też zdyfersyfikować swój portfel o te sektory, bądź po prostu spółki z tych sektorów. Powodem wystąpienia wspominanej korekty są właściwie wyłącznie rozwiane nadzieje na szybką redukcję stóp procentowych i dodróg. Inflacja w USA maleje wolniej niż przypuszczano, a właściwie stanęła w miejscu ponad barierą 3%, a więc Powyżej celu inflacyjnego ustalonego przez Fed na 2%. Założenia rynku co do przyszłych obniżek stóp są coraz bardziej pesymistyczne. Aktualnie członkowie Fed zakładają, że obniżenie stóp z obecnego poziomu, czyli 5,25 do 5,50% do 3%, zajmie aż 3 lata, do 3%, nie do zera. I zakończy się dopiero w 2026 roku. Jeszcze w sierpniu. 2023 roku rynek szacował prawdopodobieństwo obniżek stóp na maj tego roku, a więc już za kilka dni, na ponad 90%. Obecnie obniżki w maju praktycznie nikt już się nie spodziewa, a pierwszym realnym terminem wydaje się być dopiero wrzesień. Mimo ostatniej korekty, wycena indeksu SP jest nadal wysoka, a wskaźnik cena zysk przekracza 20%. To sporo, ale giełda w USA rządzi się swoimi prawami i taki stan, w którym mamy bardzo wysokie C do Z, potrafi trwać zaskakująco długo, co mogliśmy zaobserwować od końca pandemicznego krachu aż do początku 2022 roku. Trudno więc na podstawie wysokiego P do E, to z, y, wersja angielska współczynnika cena do zysk dla indeksów USA, Wyrokować, czy mamy przed sobą głębsze spadki. Tanio na pewno nie jest, ale taki stan równie dobrze może utrzymywać się przez kolejne miesiące czy nawet lata. Co jednak mogłoby stać za ewentualnym pogłębieniem się tej korekty? No, na pewno wskaźnik earning yield, czyli zysk na akcję podzielony przez cenę akcji. To jest taki wskaźnik będący odwróceniem wskaźnika cena-zysk. Jest on zazwyczaj wyrażany w procentach i porównywany do rentowności obligacji. Dzięki temu wiemy, co jest bardziej przewartościowane, akcje czy też obligacje. Aktualnie Earning Yield dla indeksu S&P wypada wyjątkowo słabo na tle rentowności dziesięcioletnich obligacji USA. Mówiąc wprost, jest niższy niż rentowność dziesięciolatek, a nie powinien być, bo to obligacje USA są uważane za aktywa znacznie bezpieczniejsze od akcji. W końcu rząd USA jeszcze nie miał okazji zbankrutować, a wiele spółek już tak. Pod tym względem tak źle nie było jedynie w trakcie i bezpośrednio po pęknięciu bańki na spółkach internetowych w 2000 roku. Na domiar złego, przeciętna stopa dywidendy z akcji wchodzących w skład indeksu S&P wygląda wyjątkowo słabo na tle praktycznie. Pozbawionego, pozbawionych ryzyka inwestycyjnego krótkoterminowych obligacji USA. Mówiąc wprost, krótkoterminowe obligacje dają teraz odsetki o 3,8 razy lepsze niż średnia stopa dywidendy dla indeksu S&P, bo aktualna stopa dywidendy dla wspomnianego indeksu wynosi zaledwie 1,33%, podczas gdy ETF Bill, dający ekspozycję na krótkoterminowe obligacje USA, płaci odsetki na poziomie ponad 5%. Dla przypomnienia, ETF Bill, który przywołałem tutaj, dający ekspozycję na krótkoterminowe obligacje USA, jest praktycznie pozbawiony ryzyka spadku ceny. To taka obecnie bardzo korzystna lokata dolarowa, którą można sobie stworzyć, inwestując przez platformę brokerską, która po prostu dającą dostęp do ETF-ów notowanych w USA. Nie dość, że otrzymujemy odsetki od zgromadzonych dolarów, to jeszcze zyskujemy podwójnie w okresach niepokoju, gdy dolar wyraźnie się umacnia. Ale wróćmy do akcji, bo, bo tutaj pod znakiem zapytania y, stoją, stoi nie tylko relacja akcji do obligacji, ale również zyskowność największych spółek, a prognozy ulegają weryfikacji raczej w dół niż w górę. I mamy przykład Tesli, gdzie prognozy analityków co do zysków tej spółki maleją z miesiąca na miesiąc, i to bez znaczenia, czy odwołujemy się do zysków za rok bieżący, czy też sięgamy nieco dalej do 2025-2026 roku. Wygląda na to, że Wall Street przestało wierzyć w rewolucję elektromobilności. Uważam, że dla dalszych notowań na rynku akcji w krótkim terminie. Kluczowe będą ogłoszenia wyników Magnificent 7, które poznamy już w tym i przyszłym tygodniu. Dla przypomnienia, to Magnificent 7 odpowiadało za dotychczasowe wzrosty na głównych indeksach, deklasując nie tylko indeks SP, ale też technologiczny Nasdaq. Ewentualne pogorszenie wyników tych siedmiu spółek. E, może pogłębić e, aktualną korektę. No, w, w końcu stanowią one ponad 25% całego indeksu SP. Natomiast, jeśli wypadną naprawdę dobrze, to być może jeszcze pociągną giełdę ku górze. No i tyle co do przewidywań krótkoterminowych. Natomiast w dłuższym terminie nadal obowiązuje święta zasada: im gorzej, tym lepiej. Czyli, jeśli będzie rosnąć bezrobocie, oczywiście w USA, spadać produkcja, Dóbr, jak i ich konsumpcja, to indeksy giełdowe pójdą w górę, bo rynek założy interwencję Fed, obniżanie stóp i wznowienie do druku. Jeśli natomiast gospodarka USA będzie się dobrze rozwijać, inflacja zacznie rosnąć, nie będzie bezrobocia, no to indeksy giełdowe będą spadać, zakładając, że Fed nie dopuści i nie dopuści do rozwoju inflacji i nie będzie obniżek, a być może nawet czekają nas podwyżki. Osobiście już raz zlekceważyłem FED zakładając, że nie dojdzie do dużych podwyżek stóp, i tym razem nie zamierzam powtórzyć tego błędu. Uważam, że FED przede wszystkim będzie dusić inflację, nie oglądając się na rynki. Zapowiadane obniżki stóp są oczywiście bardziej prawdopodobne niż podwyżki, ale z pewnością do nich nie dojdzie, jeśli inflacja będzie rosła. Kryptowaluty. Na co możemy liczyć po halvingu? Halving bitcoina stał się faktem, no i co z tego wynika? Duże prawdopodobieństwo wzrostu notowań, choć oczywiście mm, po drodze można się spodziewać korekt, i to nawet sporych, uważam, że 40-50% spokojnie. Yy, na taki średni posthalvingowy wzrost na poziomie ponad 400%. Raczej bym nie liczył, ale jeśli samospełniająca się przepowiednia faktycznie się spełni, to w połączeniu z kapitałem płynącym z funduszy ETF na Bitcoina można teoretycznie liczyć na bardzo przyzwoity zwrot z inwestycji. Co ciekawe, po halwingu obecna inflacja Bitcoina jest po raz pierwszy w historii niższa od inflacji złota. O co chodzi? Inflacja Bitcoina czy złota określa po prostu, ile Bitcoinów lub złota jest wydobywane w skali roku w stosunku... Do ich obecnej ilości na rynku. Widzimy, że w wypadku Bitcoina ta pula będzie powiększać się już zaledwie o 0,84% rocznie, podczas gdy złota przybywa o 1,45% rocznie. Skoro panuje taka euforia na rynku krypto i wszyscy spodziewają się dalszych wzrostów, to czy widzimy jakieś zagrożenia dla tego rynku? Z pewnością przynajmniej jedno, ale bardzo ważne. Zasadnicze pytanie brzmi, czy bitcoin się utrzyma, jeśli rynek akcji spadnie na dno? Notowania bitcoina nadal korelują z rynkiem akcji, szczególnie z Nasdaqiem, i myślę, że ta korelacja będzie się utrzymywać. Tym bardziej teraz po wprowadzeniu ETF-ów na krypto, które wiążą je z tradycyjnym rynkiem akcji. Jeszcze bardziej dotychczas spadki na nowojorskiej giełdzie powodowały jeszcze większe obniżki notowań na rynku krypto, i nie inaczej jest teraz. 15% korekcja na bitcoinie. Jest, by, była równa 7% na Nasdaq 100. W przypadku znacznych spadków na szerokim rynku, kryptowaluty mogą tracić i to sporo, nawet mimo wydarzenia, jakim jest Having. Czy zobaczymy złoto za 3000 dolarów? Złoto wreszcie pokonało magiczny próg 2000 dolarów za uncję, z którym nie mogło sobie poradzić w roku 2020-2022. I 2023. Tym razem przełom jest wyraźny i wynika z tego, że rynek już zaczął uwzględniać powrót do tzw. ujemnych realnych stóp procentowych, czyli do sytuacji, gdy lokata płaci mniej niż wynosi inflacja. I tak naprawdę dla notowań złota nie ma większego znaczenia, czy efekt ten jest osiągnięty poprzez wzrost inflacji, czy też obniżkę stóp, czy też przez oba te czynniki równocześnie. Złoto zawsze dąży do utrzymania siły nabywczej i sprawdza się w tej roli znakomicie, zyskując w długim terminie do głównych walut od 6 do 11%, a średnio niemal 9%. Ile powinna docelowa kosztować uncja złota, skoro dziś jesteśmy na nowych szczytach? Cóż, na szczytach jesteśmy tylko nominalnie, bo trzeba pamiętać, że 850 dolarów, bo tyle była warta uncja złota w roku 1980, to dziś po uwzględnieniu skumulowanej inflacji około 3400 dolarów. I do tej wartości uncja złota może, zdaniem wielu analityków, już niebawem dojść. Generalnie możemy być niemal pewni, że notowania złota będą rosły, jeśli dojdzie do obniżenia stóp procentowych. A historycznie największe zakupy złota przez banki centralne w roku 2022 i 2023 nie są tutaj przypadkiem. Nieruchomości. Nieruchomości nigdy nie tanieją, czy to aby na pewno prawda. No cóż, mamy właśnie do czynienia z jednym z największych spadków cen nieruchomości komercyjnych w USA od co najmniej pół wieku. Sektor nieruchomości znajduje się pod silną presją na całym świecie. W związku ze wzrostem stóp procentowych oczywiście. Po prostu we współczesnym świecie popyt na nieruchomości jest praktycznie całkowicie uzależniony od dostępności i atrakcyjności kredytu. W Stanach Zjednoczonych, będących największym rynkiem nieruchomości komercyjnych na świecie, ceny spadły już o ponad 11%, niwelując wzrost ich wartości z poprzednich dwóch lat wyższe koszty kredytu mają tendencję do obniżania cen nieruchomości, to jest najzupełniej normalne. Niemniej jednak, tak gwałtowny spadek cen nieruchomości podczas obecnego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w USA jest uderzający. Jak pokazuje wykres, który macie przed sobą, ceny nieruchomości komercyjnych pozostawały zasadniczo stabilne lub odnotowywały mniejsze straty poprzez Podczas poprzednich podwyżek stóp procentowych. Wygląda więc na to, że tym razem czas nigdy nie taniejących nieruchomości wreszcie dobiegł końca. Spadają nie tylko ceny nieruchomości komercyjnych, ale również mieszkalnych. W ujęciu nominalnym, bez liczenia wpływu inflacji, już prawdopodobnie o ponad 20% w odniesieniu do szczytu z roku 2022 roku. Jest to Kolejny doskonały przykład na zburzenie tezy o nigdy nie taniejących nieruchomościach. Nieruchomości nigdy nie tanieją. Owszem, tanieją pod warunkiem, że mamy otoczenie wysokich stóp procentowych, a kredyt jest nieosiągalny lub bardzo niekorzystny, co w przypadku USA widać dość mocno. Efektywna stopa procentowa niespłaconych kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych wynosi 3,8%, czyli zaledwie połowę Aktualnej stopy kredytów hipotecznych wynoszących dziś 7,5%, a pamiętajmy, bo to bardzo ważne, że, że w USA znakomita większość kredytów ma oprocentowanie stałe. Nikt przy zdrowych zmysłach nie decyduje się na zawieranie nowych kredytów na obecnych warunkach. Rynek nieruchomości jest zamrożony, a ceny spadają w oczekiwaniu na jakichkolwiek kupców. A co z cenami nieruchomości bliżej nas? Co z cenami nieruchomości w Europie? Nominalnie. Niewiele się zmieniło i mamy od końcówki 2022 roku kompletną stagnację. To jest ta linia fioletowa, którą widzicie na wykresie. Na plus można jedynie dodać, że cały czas rosną wpływy z najmu. To jest linia niebieska. Realnie jednak, czyli z uwzględnieniem inflacji, mieszkania w strefie euro od końca 2023 roku potaniały o około 8%. Polska na tle Unii wygląda Znacznie, no, no właśnie, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, że lepiej, ale czy tak istotnie jest? W każdym razie, w Polsce ceny nieruchomości nadal rosną, pomimo że w strefie euro stoją w miejscu. Powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście programy z grupy Developer Plus. Po raz pierwszy wdrożone w postaci programu bezpieczny kredyt 2%, który w istocie był kiełbasą wyborczą PiS, i teraz w drugiej odsłonie jako mieszkanie na start. Będący kiełbasą wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Po więcej szczegółów na ten temat odsyłam do artykułu Marcina pod tytułem Polacy skazani na kredyt na naszym portalu. Efektem takich programów jest oczywiście wzrost cen nieruchomości. W niektórych dużych miastach ceny nieruchomości w rok wzrosły o ponad 20%. Oczywiście te 20% wzrostu cen jeszcze nam niewiele mówi. Trzeba zestawić wzrost cen z inflacją. Gdy to zrobimy, to okaże się, że realnie ceny mieszkań w Polsce w 2023 roku spadły, ale bardzo nieznacznie poniżej 2% wobec kilkuprocentowych spadków cen w innych krajach Unii. W naszym zespole jesteśmy całkowicie zgodni co do tego, że gdy politycy ingerują w działanie wolnego rynku, to w większości przypadków przynosi to opłakane, naprawdę opłakane skutki. Zyskują nieliczni, w tym przypadku deweloperzy, a reszta społeczeństwa traci. Uważam, że w Polsce idziemy trochę śladem Chin, gdzie sektor nieruchomości w pewnym momencie stanowił niemal 30% chińskiego PKB. Nieruchomości są traktowane z nabożną czcią jako jedyna licząca się inwestycja, a deweloperzy mają u nas w kraju status świętej krowy. I ciekawe, czy przedsiębiorcy z innych branż też kiedyś będą mogli liczyć na preferencyjne kredyty na zakup swoich produktów. Ale wracając do Chin. Tam sztuczne podtrzymywanie rynku nieruchomości skończyło się spektakularnym fiaskiem. Od 2019 roku wzrost cen nieruchomości był coraz słabszy, a w 2020 roku ceny mieszkań zaczęły spadać, i tak naprawdę końca tych spadków nie widać. Bankructwo i upadek największego dewelopera Chin, czyli Evergrande, wraz z programem Zero COVID, pogrążyły chińską gospodarkę. Także Uczmy się również na cudzych błędach i pozwólmy, by ceny nieruchomości po prostu kształtował u nas wolny rynek, a nie politycy. Surowce. Uran, miedź i cyna. Na koniec zostały nam surowce, które omówię tylko pobieżnie, bo Konrad z naszego zespołu robi to, robi w zasadzie świetne podsumowania tego ręku niemal pod każdym artykułem na naszym portalu, więc tutaj jedynie w skrócie. Uran, czyli nasze oczko w głowie, jeśli chodzi o inwestycje w surowce, jest nadal we wzrostowym trendzie i pojawia się kolejna przesłanka za dalszym wzrostem notowań. Bardzo realne staje się ograniczenie jego podaży w Kazachstanie, który odpowiada za około 48% globalnej produkcji uranu. Powodzie, które nawiedziły Kazachstan, przesuwają się na południe, czyli dokładnie tam, gdzie zlokalizowane są kopalnie uranu. Przerwy w dostawie uranu połączone z Ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na ten pierwiastek mogą wywołać kolejną falę wzrostu samego surowca, jak i spółek zajmujących się jego wydobyciem. Następnie mamy wzrost cen miedzi, a o miedzi pisaliśmy w połowie kwietnia 2023 roku. A dla subskrybentów portfela tradera opublikowaliśmy obszerny raport Jak zarobić na deficycie miedzi, miedzi poświęcony właśnie perspektywom dla tego metalu. Od tego czasu notowania spółki Lunding Mining, będącej w naszym portfelu, podrożały o ponad 44%. W tym czasie kurs Freeport McMoran, czyli innej spółki omówionej w raporcie, zyskał na wartości blisko 12%, zaś ETF Copex, dający szeroką ekspozycję na miedź, podrożał o około 10%. W naszej ocenie, to ułamek tego, co czeka spółki miedziowe, bo na kolejne la lata przewidywany jest deficyt miedzi, którego nie da się szybko zastąpić. Wzrost cen złota i miedzi stał się faktem, ale tymczasem inny metal przemysłowy, który cieszy się mniejszym zainteresowaniem, podrążał do poziomów widzianych ostatnio w połowie 2022 roku. Chodzi o cynę. Za szybkim wzrostem ceny tego metalu kryje się wiele różnych czynników, głównie zakłócenia w podaży cyny u głównych producentów, czyli w Indonezji, Birmie, Demokratycznej Republice Konga, no, sami widzicie, że to takie gospodarki jeszcze nie do końca uregulowane. Natomiast analitycy twierdzą, że popyt na elektronikę, a więc również na cynę będzie rósł, w miarę jak światowy boom związany ze sztuczną inteligencją będzie wymagał coraz większej mocy obliczeniowej. Cyna ma obecnie największą pozycję long, czyli pozycję nastawioną na jej wzrost, na wzrost ceny, wśród inwestorów instytucjonalnych od 2018 roku. I wreszcie ostatni temat, jaki mam dla Was na dziś, to całodobowa giełda. Czy to jest dobry pomysł? Na zakończenie, właśnie taki luźniejszy temat pod dyskusję. Całodobowa giełda. Takie propozycje padają w odniesieniu do rynku akcji w USA. Handel kryptowalutami od zawsze odbywał się w trybie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Inwestorzy chcą tego samego w odniesieniu do rynków tradycyjnych. Czy Waszym zdaniem to jest dobry pomysł, czy wprost przeciwnie? Komu całodobowa giełda może przynieść korzyści, a komu stratę? Podzielcie się proszę swoim komentarzem. Ja osobiście cieszyłbym się na całodobową giełdę pod warunkiem, że byłyby to dni, w których zyskuję. Jeśli byłyby to dni, w których tracę, to pewnie byłbym już mniej entuzjastyczny. Na dziś yy, to wszystko. Do zobaczenia i pamiętajcie, że tekstową wersję tego nagrania znajdziecie na naszym portalu, a link do niego znajduje się w opisie pod tym filmem. Dziękuję i do zobaczenia.